Dobra, chłopaki znowu coś tu mają. Cześć. Nie pytam. Halo, szef! Ja tu macham szefom wszystkim świata. Tak do mnie wołają z przyjemnością, widząc moje wszystko. Piedej Kpinin. Co to jest? C-maksik taki. Przystojny. Na placu tu jest też namiar. O, Kaszkaj. Jakiś wypasik, szukamy benzynki. O Jezus. Troszkę wicher dzisiaj. Mały nawigator, to jest benzynka właśnie. Na szklanym daszku bardzo przyjemny pojazd. Są oteczka, są piękne. Na placu tu też mamy namiar, na ten też. Na ten też, na ten i na dżuka. Co tu jest? Telewizor jest konwers? Nie ma konwers, ale jest przyjemnie. Siedzisko grzane, bez wentylacji. Kolejny Nissanik. Dżuk. Nie znam ceny, mogę znać. Dwie benzyny. Cyk. Ten kosztuje 4900 euro. Ma dotknięty zderzak. 4900 euro. 10 rok, 2 litry benzyna. Trzeba zbadać resztę, jak się widzę, zdecyduję, mogę mu wyszukać fajne. Mamy pasik, to kosztuje niestety. A, tu alufelga jeszcze z tyłu, patrzcie państwo. Wypasik kosztuje sporo więcej niestety. Sio mi pszczoła osa. Wypasik kosztuje więcej. Komuś tam się marzyła benzyna. 9 rok akurat jest. Teraz dowiemy się o cenę. Pewno zapomnę kuźwa, bo tych aut tyle, że... Za co tu się dzieje? Parktronik. Jakiś wydech. Lampy jakieś ma z tyłu, napis. Ciekawe auto. Skórka w automatycznej z telewizorkiem. Przebieg mi nieznany. Honda. Honda w benzynie dwulitrowej. Też rzadkość. Ja mam taką samą. O! Silikon, jak coś to z silikonem to sprzedamy. Taki sam kolor nawet. Ten sam kolor? Fajny, bo nie brudzący. Lecimy zapytać się o... Hondkę. Przy okazji może 1.4 turbo, bo szukam z nawigacji. Jest nawigacja. Aj, obroty 6000. Kuźwa, szkoda, bo ładna i taka wypaśna czysta. A, szkoda, szkoda. TCDDDCI. Za Hondkę. Nie ma nikogo. Nie ma! Marcin Bajbuła. Twój sprzęt. Obok śmietnika, cholera. 320 bank. To ładne. Już wiemy. 7900 kosztuje. 7900 Eurasa. Pozdro 600, mamy to. Siebenzweig. 9800 trójeczka. 98. Pewno pójdzie, bo dopiero co przyjechała. I w limuzynce tak zwany. Co to jest? Asterka, co? Asterka fajna. Volvic, szukamy D4. Ale lepszy byłby Mondas. O, tu jest przejście. Biuro zabrali, o szkurdeż. I teraz nie ma fikania, bo... Albo grubo, albo grubiej. No czy ja wiem, czy szwagier by się zgodził na ten wystrój? Quattruva, jak się domyślacie śmiało, plac jest grubszy. Lepiej grubszy niż chudszy, bo chudy jest za chudy. Jest placek namiar, oczywiście namiar na niego. Automacie, tego ceny nie pytam. Dawamy namiarek na placyk. Po sąsiedzku. Automacie, konwers, nawigator, siedziska grzane. Grzane i wentylowane, co widzę, z wentylatorkiem. Nie znam cenki, ale powiem wam, na nowej lampie. Ładne autusio. Xenon jest, Parktronik z tyłu jest. Zobaczmy, czy jest kamerka. Czy jest kamerka? Nie widać. Może jest zamontowana gdzieś, proszę państwa, na podszybiu. Na placek jest namiar, lecimy dalej. Ważnie są dwulitrowe.
w automatach na szklanych dachach. Widzisz go, elektryk? Tak, niebieski elektryk. W krzakach stoi. A zobaczę. Będzie reanimowany, jak się okazuje. Manualna telewizja. A, grzeje. Nie, jest wszystko pięknie. Ktoś tam dzwoni. Nic szacunku do pracy. Przejdę oczko bliżej. Karetkie, karetkie. Karetka w dobrym pieniądzu na fajnym wypasie. Ze skrzyneczką taką. Się sprzeda. CLK 200, wiśnia. Jest mocno. Nie wspomnę o groszkowej korsie. Groszkowe to jest to. O korsie zielonej, typu butelka. V40, D4 dla widzów, D2, D4 za 60. D4 nawet na 4 kółka. Co tu za rzadkością, proszę cioci. 17 rok, 15500 jedna kulane. Do zapłaty na automacie na siedzeniach z pamięciami. 17 rok, 15,5. Dwulitrowy diesel. No jest tego, powiem wam, jest tego od chulery. Mądek ma najechane 1,8, a widzę chce do 1,6. Insygnia jest 1,6, pięknie wypasiona. W pięknym kółku, ale bogata cena. Mądek piękny, za duży przebieg nawet nie oglądam. Widzu ma życzenie. Znajdziemy. Szukamy. Tu jest benzynka, gdyby tutaj szukał. A widzu szukał dla żony, chce ze mną jechać. Jest tu. Pierwszy raz widzę. Bo jestem, wiecie, młodym chłopakiem, dlatego pierwszy raz widzę pewne rzeczy. To FSI-ka, na jakim to wypasie, na S-Line widziałem. Tu grubo, tu jeszcze tłuściej. Tłuściej wręcz. Fetowacie. Pasior może jest na jasnym wnętrzu. Jest kuźwa półjasne, czyli nie wiem, czy widzu akceptacjonalne półjasne, półciemne. Tak zwane chuj to wie. O, kolejny pasior, chyba dzisiaj jest 40 już. Grałe, szary. Piękne kłato, szukamy takiego w benzynie. No to jak wiadomo jest co? W Dieslu. Szukam dalej. Szukam patchem. Może elektryka? Prąd nie tyka w ogóle sedana. Ktoś tam pytał o te takie nowe stoją. Ceny nie pytam, bo mi się nie chce, po prostu nie mam czasu. O wszystkie miał pytać ceny, to bym tu umarł. No to jest. Jakie fajne auto. Takie są, powiem wam, interesujące. No. Piąteczkę. Ja tam w piątce się bym bardziej odnalazł. Ile ciągnie? A, ciągnie tyle. Zapytam się, z ile kilometrów, żeby nie było przekłamania. Zapytamy, ile kilometra. Ale fotel usiedziany jest, także... Gdzieś tu wyjeżdżasz? Fotel usiedziany mógł być ujeżdżony. Rok? 11 roczek. Jedz, nein, danke. Na placek mamy namiar, otworzył. No taki nie jest ten. Nie jest wypasiony. Ale tu jest kierownica też umęczona, bo umęczony jest usiedziany. On będzie miał, wiesz, on będzie ujechany. Wiesz, bo tu by się żona nie odnalazła. Pomimo tego, że jest fajnie u góry. To jest to robi moje roboty właśnie teraz. No. Moje też robiło przez ze 3 dni. Potem tylko zasłoń mi to cały czas, zasłoń mi to w Q3. Tak? Wiecie o co chodzi? Chodzi o to, żeby do Boga nie było za blisko i do nieba również, bo nie wybieramy się jeszcze do nieba. Chyba o to chodzi.
Jeszcze żerki tutaj. Bez guzika. Maczysko. Tak jest, wiecie, przestronny, no. Dobra, to mamy. O widzu, mam dla ciebie jasny środek, wspaniały, cudowny, śliczny. Myśmy to tu ze szwagrem wyhaczyli, taki jest jasny. Kurwa, ukoronowanie mojego chodzenia. Teraz będę pytać o cenę, ale wątpię, żeby to było w tym pieniądzu, o jakim mówiliśmy. Idę pytać, badać, rzucić okiem. Co to się w ogóle dzieje? Żeby to w ogóle były 2 litry, kurde. Jasny środek, jasny gwint. Widzu, jestem szczególnym kupującym, gdyż wydeptałem. Trochę mi zeszło. No i taki hu, że tak się wyrażę. 1.6 diesel. Jakżeś ty piękny, takżeś ty blady. 1.6 niestety, diesel, cześć. Lecimy z filmikami, turbo chcemy dla widzu, ale krótkie. Co to tam jest? Na placek jest namiar, wszystkie bryki mamy jakby u siebie. Panowie tu testują piękną X1. Chyba kupią. Pewno kupią. Lecimy dalej. O, się tu chłopak rozwinął w tydzień, jak mnie nie było. Silkę mnie kuźwa nie było, już to auto dokupili z Kubańcy. Ten był, poznaję po kolorach. Co my tu mamy? Toyotka, 10 rok, 110-konna. 1.3 w benzynach do mnie muje. Szósteczka w 12 roku, 1.4 w turbince sławnej. Fiacik nieceniony. Fiacika obejrzało parę osób, kilka osób na szkiełku. Was? Na szkiełku kilka osób o barwy narodowe pytało. Mamy naszego sprzedawcy sympatycznego, nazwijmy go pana Mariana. 12 rok Merivka, 120 na kulane. Szybko przemknę z tym, bo to się tu kuźwa robi. Tu się robi, co to jest 10 rok, 1.6 benzyna, 136 najechane. 1.4 turbo, stop, zapierdalam. 1.4 turbo. Powiedz, że ma nawigację, bo mieć musi. Taki chudy byk, niestety nie ma nawigatora. Ajajajajaj. Lecimy dalej. Które? Fajne, właśnie mówiłem, że fajny, kolorowy. Ma biało-czerwone siedzenia. Jo nie. Staniki są grubasy. Sceniki są grubasy. To jest wszystko pana szanownego. 1.4 turbo, 11 rok. Merivka. Asterka, 1.4 turbo. O, kolejna. Poliftowa, 13, jak nawigator. Co wy z tymi nawigacjami, że nie ma nawigacji? Ja widzę, szukam. Jestem naprawdę zdesperowany, bo szukam już za jakiś czas. Szósteczka w 9, 2 litry w dieslu, Merivka 53. Się przywiozam wycieczkę turystyczną, wszyscy foty walą. Jeśli tam jakiś kanał nie jest wyraźnie na YouTube, albo padnę, umrę i zdechnę z głodu. Jedenasty rok, 1.4 w benzie. Jedyneczka dziabnięta w maskę, poduszki na miejscu. 190 przejechane. Chłopaki nie kupują. Zerknę i ja. Piririririm, pim 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 pim. Piririm. Aż dowiemy się o cenę. Nowe lekko dziabnięte, w ogóle nie ma katastrofy. Piririririm, pim pim. Drobiazgi. Nic się nie dzieje. Maska dotknięta. Plastik wisi jak w Fordzie. Zawsze to nowe auto. Dobrym pieniądzu.
7500 euro, katastrofy nie ma. 11 rok. Efera, jedzie efer. Dobrze. Foto szukam, bo... 2 litery, give mi foto, ja? Ja. Dobra, młody za... Jeszcze mamy z X-Drive. No. To jest nowy temat. No. Jakie ceny? Mamy limuzynkę szarą, która sama wykonuje czynności parkowniczych. Mamy, jak sobie widzę, życzy, bez skóry. Na desce tak zwane ciekło krystaliczne, czyli digitalu. Niestety nie ma LEDów. Nie ma LEDów, ale jest taki szary, ładny. A lampy świecą w dzień jak głupie. Taki to jest kolorek. Szukamy dalej tematów. Samo się nie poszuka. Lecimy wio. Zaczynam od prawej strony. Jasne, środek, ale nie to auto.